Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny majowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Nie będzie dla was nowością ani objawieniem, że ja uwielbiam prozę Jakuba Małeckiego. Przepadam za nią, pochłaniam ją. Kuba jest moim odkryciem literackim ostatnich lat, ja na to nic nie poradzę, dlatego dzisiaj z niemałą radością przybywam do was z przedpremierową recenzją Josepha. Joseph jest wznowieniem powieści z 2011 roku, jest wersją poprawioną i zredagowaną na nowo przez Kubę, a do tego wydaną przez wydawnictwo Sine Qua Non. Kochani, ta powieść jest fenomenalna, to jest taki Jakub Małecki, jakiego uwielbiamy, za jakim przepadamy, ale z takim młodocianym zadziorem, zobaczycie sami, czysta rewelacja. To co, opowiem wam o Josephie, a potem przypomnę wam, za co tak uwielbiamy prozę Jakuba Małeckiego. Osiedlowy dresiarz i pokątny czytelnik Grzesiu Bednar trafia do szpitala ze złamanym nosem. Tam przyjdzie spędzić mu kolejne dni z trzema leżącymi na sali mężczyznami, z biznesmenem zwanym Kurzem, z malkontentem Marudą i wielbicielem prozy Josepha Konrada, niejakim Stanisławem Baryczakiem zwanym Czwartym. Czwarty, który w gorączce majaczy i zamienia się w niejakiego Josepha. Josepha, który snuje opowieść o swoim przeklętym życiu u boku rogatego towarzysza. To właśnie przez Czwartego wszystko nagle zaczyna się zmieniać i przekształcać, dlatego że Czwarty w jakiś sposób słowami kreuje rzeczywistość. Ściany szpitala zaczynają się powoli kurczyć i zbliżać do siebie, korytarze znikać, a ludzie gubią się. Czy oni jeszcze kiedyś się odnajdą, a opowieść skończy się? Kochani, ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Jak wam Josepha przybliżyć, żebyście zrozumieli, jak wspaniała jest to powieść, ile ma w sobie warstw? Może zacznę od tej najważniejszej. To jest opowieść o straconym życiu, przegranym, przeklętym, całkowicie skazanym. Pójdziemy głębiej. To jest opowieść o ludziach, którzy sami sobie zgotowali ten los, którzy zgodzili się na to życie, nie życie, pełne lęku, pełne obaw, pełne strachu. Jednocześnie jest to historia literackiej obsesji i tego, jak książki potrafią odmieniać koleje rzeczy, jak książki tak naprawdę potrafią odmieniać czyjś los. A na koniec pozostaje taka lekcja, że to my sami budujemy, kreujemy, kształtujemy naszą opowieść. I to wcale nie jest tak, że jest tylko jeden rozdział, jest tylko jeden akt. Tych aktów może być wiele, wszystko zależy jedynie od nas. Słuchajcie, myślałam, że Jakub Małecki już mnie niczym nie zaskoczy, że nie zrobi na mnie takiego wrażenia, a to taka niespodzianka, bo powiem wam, że Josepha jest chyba moją ulubioną, ukochaną powieścią Jakuba Małeckiego. Ja uwielbiam Dygot, Ślady i Rdze. To jest fenomenalna, bardzo dojrzała proza, jedna z najlepszych powieści, jakie czytałam w ostatnich latach, ale Josepha ma w sobie coś takiego surowego, ma taką iskrę i chyba właśnie przez tę iskrę i przez tę wypływającą z niego miłość do literatury ja tę powieść po prostu tak uwielbiam. A do tego Josepha sam w sobie jest brawurową mieszanką, po pierwsze, takiej powieści dresiarskiej, bo nasz Grzesiu jest dresem, który dość sporo przyklina i ma bardzo specyficzną formę wypowiadania się i narracji. Do tego jest to mieszanka również powieści grozy, dlatego że w Josephie grozy jest sporo, a do tego literatury wysokiej, prozy wysokiej, najwyższych lotów. A wisienką na torcie jest tutaj sam Josepha Konrad i jego twórczość, która wykorzystywana jest nie tylko w metaforyczny sposób, ale także całkiem dosłowny. Jednocześnie, jeśli znacie inne powieści Jakuba Małeckiego, te późniejsze, te dojrzalsze, to dostrzeżecie tak charakterystyczne dla niego motywy. I chodzi mi tutaj na przykład o dorastanie na polskiej wsi, o tajemnicach chłopięcości, tajemnicach dzieciństwa, a również o dojrzewaniu, poświęceniu i o nieuchronności śmierci. Śmierci, której boją się nawet same demony. Josepha po pierwsze bawi, dlatego że jest tutaj mnóstwo elementów absurdalnego humoru i absolutnie fenomenalne dialogi. Potem zaczyna nieco niepokoić, aż wreszcie zaczyna przerażać, a na końcu po prostu wzrusza. Ta powieść zwyczajnie udowadnia, że Jakub Małecki nie jest pisarzem jednej powieści, nie jest pisarzem dwóch, trzech powieści tych ostatnich, ale on ewoluuje już od lat, jakby kształtuje swój charakter jako pisarza i swój styl. I to wszystko właśnie widać również w Josephie, który jest zredagowany na nowo, ale jednocześnie zachowuje ten pierwotny styl, to jaki Jakub Małecki był przed laty. Kochani, nie ma co tutaj za długo tego rozpatrywać. Chwytajcie Josepha, zachwycajcie się, to jest teraz moja ulubiona powieść Jakuba Małeckiego. Absolutne cudeńko. A jeśli jeszcze nie znacie prozy Jakuba Małeckiego, albo nie jesteście pewni tej prozy, albo zwyczajnie chcielibyście sobie o niej przypomnieć, to teraz opowiem wam raz jeszcze pokrótce o takiej nieoficjalnej trylogii, która wyszła w ostatnich latach, a którą rozpoczyna Dygot.
Jest to rodzinna saga, która hipnotyzuje pięknem, która hipnotyzuje detalem. Jest to wspaniała opowieść o inności, o zabobonach, o okrucieństwie i o nienawiści. Kolejnym tytułem są Ślady, które kontynuują myśl zawartą w Dygocie, ale są etiudami, krótkimi opowieściami o mniejszych i większych końcach świata, a wszystko to naznaczone szczyptą realizmu magicznego. I wreszcie Rdza, która jest do tej pory najdojrzalszą, najlepszą powieścią Jakuba Małeckiego, która jest opowieścią o rodzinie, o przyjaźni i o śmierci. A i kochani, to tylko, że ja w sumie zapomniałam o tym powiedzieć, zapomniałam tego zawrzeć, dlatego, że już się tak do tego przyzwyczaiłam, ale proza Jakuba Małeckiego naznaczona jest właśnie szczyptą realizmu magicznego, taką niesamowitością codzienności, takimi przypadkami absurdu, niepokojących wydarzeń, czegoś, czego nie do końca jesteśmy świadomi, ale co przyjmujemy, bo wydaje nam się to właśnie elementem zaistniałej rzeczywistości. Tak było w Dygocie, tak jest w Śladach, tak jest w Rdzy i tak jest również w Josefie. Kochani, to teraz razem z wydawnictwem Sine Qua Non zapraszamy Was na konkurs! Konkurs, w którym do wygrania jest jeden egzemplarz Josefa właśnie, oczywiście bez tych zakładek, ja mam jeszcze jeden. To tak nie myślę, że ja Wam dam taki mój przeczytany, nie, nie. Mamy jeszcze jeden egzemplarz specjalnie dla Was od wydawnictwa Sine Qua Non, a pytanie konkursowe brzmi: czy macie taką książkę, która w jakiś sposób odmieniła Wasze życie, która zmieniła Wasze życie, która sprawiła, że coś się wydarzyło w Waszym życiu takiego lepszego, a może gorszego, zupełnie innego? Koniecznie dajcie znać, wpisujcie swoje odpowiedzi w komentarzach pod filmem, a konkurs trwa do 20 maja, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. I to wszystko na dziś. Za możliwość recenzowania Josefa raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Sine Qua Non. Was, kochani, zapraszam na bloga. Tam znajdziecie również fragmenty Josefa do poczytania, cytaty właśnie z Josefa. Znajdziecie jeszcze więcej, bo ja się tam jeszcze bardziej rozpisałam o Josefie. Jeszcze więcej właśnie ujęłam moich myśli. To jest taka powieść, no dla mnie to jest naprawdę wyjątkowa powieść. Takie historie się czyta z czystą przyjemnością, z radością. I mówię, nawet jeżeli one nie są doskonałe, bo Rdzaj Dygot to jest zupełnie inny poziom, to one są i po prostu robią wrażenie. A to chyba jest najważniejsze przy lekturze. Właśnie te emocje, to jak my odczuwamy powieści, tak jak my odczuwamy opowieści, nawet nie powieści, opowieści, jak my przyswajamy to i jakie robią na nas wrażenie. Na mnie Josef zrobił ogromne wrażenie. Przepiękna proza, przepiękna polska proza. Zachęcam, łapcie, naprawdę czytajcie, zachwycajcie się i łapcie też inne powieści Jakuba Małeckiego. Naprawdę warto. Co by tutaj jeszcze Wam powiedzieć? A, kochani, kochani, bo to nie wszystko. Jeszcze dzisiaj wieczorem na blogu pojawi się mini wywiad z Kubą, w którym właśnie pytam go o samego Josefa. To co? Klikajcie dzwoneczek, bo dzwoneczek da Wam powiadomienia o nowych filmach tutaj na kanale. Zaglądajcie na media społecznościowe Wielkiego Buka, bo tam się zawsze coś dzieje. A my widzimy się już jutro wieczorem. Do zobaczenia, pa, pa!